Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam serdecznie, jestem oczywiście Crocs i dzisiaj kolejny oczywiście dzień ze słonecznej Malty. Pozdrawiam widza oczywiście. Zbieramy się tutaj jak co dzień, żeby otworzyć sobie skrzyneczkę na CSGO. Skinsie dzisiaj, tak? Skrzynka Luxurious na sam początek 4,20 zł. Teraz się kosztuje. Zobaczmy co nam tutaj zaproponuje. No niestety kałach Asimov. Nie jest to kałach wysokich lotów, tak? 130 zł. Dlatego próbujemy jeszcze raz. Generalnie całe najlepsze dropy są tutaj zawalone w tej M9C Ruby, więc kurczę, nie mam psychy. Przyznam się szczerze, nie mam psychy, żeby otworzyć tę skrzynkę procentową, bo jest ona za droga, nawet jak na mnie. Może jak jakiś większy budżet uda nam się uzbierać, to może faktycznie się skuszę, ale no póki co 672 zł, 1% na Ruby. No raz se otworzę, uznajmy. No chociaż też dałki mogę polecić, bo generalnie spojrzałem i jest tutaj faktycznie no 6% na profit, tak, więc to jeszcze aż takiej tragedii nie ma po prostu, nie? Ale generalnie rzecz, którą chciałbym jeszcze zrobić, to powypłacać mam tutaj skiny, bo trochę ich tutaj mam, więc będą oczywiście one wszystkie tutaj dla was do wygrania, tak, więc jak chcesz sobie wygrać, no to co, w kalendarzu możesz sobie wziąć oczywiście udział. Możesz wybrać sobie numerek w kalendarzu, jaki chcesz oczywiście wygrać. Jak chcesz wygrać jeszcze oczywiście, łapa w górę pod filmem, sub z dzwonem. Co jeszcze? Dołącz na Discorda, bo będę oczywiście sprawdzał. I użyj kodu Crocsy na CSGO w Skinsie. Jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz sobie oczywiście doładuj i tutaj wpiszesz oczywiście kodzik Crocsy przez 2x, który daje ci 2,50 na start i oczywiście 10% więcej do wpłaty. Możesz sobie kod użyć przed każdą wpłatą i za każdym razem 10% więcej zyskać. Więc jak chcesz tutaj, że tak powiem, pięknemu, kochanemu twórcy podziękować za to, jak was rozpieszcza, to jak będziesz chciał sobie tam skrzyneczką zakręcić, to kodu oczywiście Crocsy możesz sobie użyć. No generalnie trochę już tutaj ofert przychodziło. Nie wiem szczerze, czy będę je akceptował wszystkie od razu, czy po prostu resztę poakceptuję po filmie, bo zapewne trochę czasu zajmie mi wypłacenie tych skinów. No ale tak pokazuje, że widza na bieżąco rozpieszczam, tak? No ale prócz oczywiście skinów dla widzów, no to trzeba zakręcić batelką, tak? No czym bym był bez zakręcenia oczywiście z skrzyneczką dla widza. 4% Marble Fate, no mam nadzieję, że dzisiaj trochę ta skrzynka będzie bardziej łaskawa niż ostatnio, bo no póki co to do tej skrzynki 4% Crimson Web z tym Classic Knife'em, no to ta skrzynia się nie umyła tak trochę, a w sensie nie umywa się do niej ani trochę, tak? Tak według mnie, to są moje, że tak powiem, subiektywne spojrzenie na sytuację, moje subiektywne spojrzenie na sytuację, tak? Więc zobaczymy. No jeszcze 8 skrzynek przed nami. No fajnie by było dostać tego Marble Fade'a, bo no nie ukrywam, uratowałby on trochę nam budżet na dzisiejszy film. Bo no zobacz, no i ja wam daję skiny, ja wam rozdaję skiny. I nie dość, że wam rozdaję skiny, to jeszcze tutaj, nie wiem, bitwę przegrywam na bardzo spory pieniążek, więc no jak nie docenisz tego, stary, łapą jakąś, kodzikiem użytym, komentarzykiem ze słowami wsparcia tutaj dla wuja, to będzie mi naprawdę bardzo przykro. No ostatnie dwie skrzynie będzie ciężko, no tym bardziej, że no uparła się ta bitewka na mnie, że nie da mi wygrać, no nie da się. Nie da się, tak jak z Simkiem wygrać w FIFA się nie da. Przysięgam, granie z Simkiem w FIFA. My w ogóle mamy takie... No dziwne jest nasze granie w FIFA, bo zazwyczaj jak gramy, to gramy o pieniądze. Więc... oczywiście w GTA RP. I... no przysięgam, no tak jak temu człowiekowi pomaga ta gra,
to chyba nikomu innemu tak nie pomaga. No i przysięgam, no, jeżeli FIFA się uprze, że masz nie wygrać meczu, to go za chuja nie wygrasz! Jeszcze szczególnie z Simkiem, to już w ogóle. Więc no tak to wygląda, nie polecam serdecznie. Generalnie, no zostało nam niewiele, ale no ja tu się postaram dać z siebie wszystko, tak, dla widza. Mimo iż tutaj budżet nie jest jakoś mega duży. Spróbujmy 1%. 1%, no wrzućmy z 13 i zobaczmy. Wrzucamy, halo? O, dobra. Poczekajmy, może ktoś dołączy, a w międzyczasie puszczę jeszcze tutaj oferty z innymi skinami. No trochę ich jest, więc no trochę czasu zajmie wypłacenie. Niektórych w ogóle jeszcze nie ma na stanie, więc to już w ogóle kolejna, że tak powiem, przeszkoda, żeby to płynnie tutaj na odcinku wypłacić. No zobacz, no jak produkt jest niedostępny, to tutaj za szybko coś klikam. No dobra, no to trzeba na spokojnie po prostu po filmie zrobić, nie? Sobie tak to wypłacamy na bieżąco. No i co? Randomowy bot. Bot Rosso. No i zobacz, 13 skrzynek. 13 szans. 1% w każdej na Marble Fade'a. No i zobaczmy. AWP Wildfire, okej. Okay. Jest już na pewno lepiej niż w ostatnich kilku batlach, tak? Nie można temu zaprzeczyć. 407 zł to też nie jest jakoś mega mało. Z takiej skrzynki. No, kosztowała 38 zł chyba. I kolejna AWP, no powiem wam. Mamy połowę Marble Fade'a! Więc aż tak źle nie ma. Ale no wiadomo, no. Trafi Marble Fade'a i nas nie ma. Tak naprawdę. No przydałby się tutaj dla wuja ten Huntsmanik. 1%. Czy to dużo, czy to mało? Pozostawiam do twojej interpretacji, widzę. Zobaczmy. 4 ostatnie skrzynki, 4 szanse, 4 płomyki, promienie nadziei na trafienie tego noża. Zobaczmy, no mamy te AWP-y. No jest! W końcu mamy to! Ja nie mogę! No ile ja musiałem... Mamy to! No ile ja musiałem na ciebie czekać! No ja nie mogę! Ej, ale jak poleciał mu ten Huntsman, to ja już miałem w głowie... O nie! Tu się coś zaraz złego stanie. Ja już miałem scenariusz, stary. Jak on jeszcze w tych dwóch ostatnich skrzyniach dropi po jednej kosie jeszcze, nie? No przysięgam. Dobra, to AWP jeszcze sprzedajemy. Nie będę tych naklejek już pojedynczo wszystkich sprzedawał. 4500 mamy, no fantastycznie. Fantastyczny powrót, stary. W końcu udało się wydropić tego Marble Fade'ika. No i zobaczmy teraz może Anarchię wrzućmy. Wrzućmy rękawiczki i wrzućmy... Oj, tutaj nie mogę przegiąć za bardzo. Masz taki duży budżet. No, panie Kroko, to nie masz, tak? Masz takiego dużego budżetu pan nie ma. Mogę jeszcze wrzucić... No, nie mogę tego tak zrobić. Ale mogę Luxuriosa dorzucić. I coś takiego... I to będzie ostatnia batelka na dzisiejszy film. Bo chcę powypłacać skiny dla was. Ja nie chcę, żeby te oferty się anulowały. Więc zobaczmy. Alex, 4 razy Anarchia, 3 razy rękawice i 3 razy tutaj noże. No i na sam koniec skrzyneczka Luxurious za 420 zł. Koszt bitwy 4500, dwie osoby 9000, więc sporo. Zobaczmy, kałach do M-ki 133, no minimalware tutaj sypnął nam. Ojejku, no ta WP Simow. No właśnie, to jest game changer mocny, 361 zł. Tutaj będzie dosyć równo, no 30 zł straty. Liczę na jakiś banger z tej skrzynki rękawic, tak właśnie dodałem ją, myśląc sobie, kurczę, no coś czuję, że jakiś banger może polecieć z tej skrzyni, no ale no niestety nic się takiego nie dzieje, 380 zł na koniec. No trochę straty mamy w tych skrzynkach, nie ukrywam, no to mój chyba lepszy, ojejku, ale że faktoryniu. No ale że faktoryniu? No dobra. Tutaj widzę, póki co te same kosy trafiamy, tylko tutaj stany się różnią. No to jest znowu faktoryniu, już to... Ej, minimal wear. No dobra, ale dalej więcej. Ostatnia skrzynia.
Naprawdę? Naprawdę? No dobra, nie zawsze się wygrywa, tak? Dziękuję serdecznie za oglądanie, idę wypłacić resztę skinów dla was i widzimy się jutro. Siema, Kodzik Kroksi, pamiętaj.